Witajcie, moi drodzy kochani widzowie, ponownie w odcinku z serii Train. W kolejnym odcinku z gry Train Tour. I muszę na starcie przyznać, że właśnie proszę państwa, właśnie pobiłem rekord swojej najdłuższej gameplayowej serii na kanale, bo pierwotnie było nią Zombie Ops, a teraz z powodu pewnych problemów z poszczególnymi poziomami, teraz stał się nią Train Tour. Teraz tutaj przerabiany w moich gameplayach. Niemniej, akurat jak zapewne pamiętacie, w czwartym odcinku miałem pewne problemy. Z dokończeniem tej przeklętej misji numer 3. I chyba raczej mówić dlaczego. Sami to widzieliście. Tak dzisiaj, po kolejnym miesiącu przerwy i już okresie wakacyjnym. Hurra! Przepraszam, nie pewnie tego co słyszeliście. I nastanie okresu wakacyjnego. Hurra! Czas tym razem na dobre rozprawić się z tym poziomem. Tak więc zapraszam was do oglądania. Zanim przejdziemy do właściwej rozgrywki, będę musiał obejrzeć reklamę. Tak więc ja ją obejrzę i przejdę w sumie do dalszych rejonów tego poziomu, żeby oszczędzić wam oglądania drugi raz tego samego. No, mam nadzieję, że wszystko stało się jasne dla was teraz. A więc dobra, jesteśmy już na miejscu, kochani, miejscu, w którym to będę musiał jakoś tak zrobić, żeby wykraść te dokumenty zawarte w sejfie i zdobyć też przy okazji klucz do tego sejfu. I przy okazji rozprawić się z tym oficerem niemieckiej policji za czasów wojennych. Żeby nie było. Chociaż z drugiej strony... Halt! O nie! No niestety, już na starcie udało mi się wszystko spartaczyć. Ale spokojnie, nie dam się tak łatwo. Ten dalej do mnie strzela. Okej, mam teraz w głowie pewien ułożony plan teraz. Jakie odpowiednie kroki zarzucić, żeby wszystko poszło jak po maśle. Ups. No i trzeba będzie pozbyć się tych obydwu. Co? No, bez jaja, przepraszam bardzo. Okej, wiecie wy co, moi drodzy widzowie? Jednak nie, trzeba będzie to zrobić w taki oto dynamiczny sposób. Skoro tak, w taki sposób, to mam mieć ręce i nogi. Halt!
No przecież jak? Nie udało się. Dobra, jeszcze raz, tym razem od tej strony. Musi się na bank udać. No po prostu... Udało się, ale niestety został mi tylko jeden nabój. No świetnie. Po prostu cudownie. Ale co innego miałem zrobić w obliczu tego typa? Muszę zaplanować swój atak. Stąd... Będę musiał więc zrobić coś takiego, że niby, ale tak, żeby on mnie nie zauważył. Jeszcze raz. Patrzcie teraz na to. Za moment. No przecież jak? To był kolejny bug tej gry. No znowuż te bugi. No nie. Ale przynajmniej pozwolę wam pokazać, jak to się mniej więcej odbywa. Przechodzimy mniej więcej tutaj. Wyciągamy broń i czekamy na odpowiedni sygnał do wyjścia. Jeszcze nie. Jeszcze nie. Zmarnowałem dwa naboje na tego skurczysa. No cóż, przynajmniej zawsze coś. A tutaj to będę musiał w miarę dyskretnie podejść. Okej, udało się, ale zastanawiam się też, ale też bardzo mocno się zastanawiam, co zrobić z tamtym gnojem. A, że niby
Teraz nie zniszczycie dokumentów. Gamonie. Auć. Oj nie, za mną się tak... Za mną się tak nie robi. Kurde. Dałem się zastrzelić jak ta świnia. Ale ogólnie rzecz biorąc, wcześniej to zabójstwo tamtego z jedną obstawą mi się udało, generalnie rzecz biorąc. Wyczekujcie tego momentu. Czekajcie jeszcze chwilunię. Proszę bardzo, jak pięknie. Dobra, tutaj jest ta maszyna kodująca. Tutaj jeszcze chyba coś mi się wydaje, że będę musiał skończyć ze skrętością. Ten gość okazuje się mieć we wnętrzu swojej głowy jakąś walkie-talkie drugowojenne, że zawiadamia o wszystkich. Wszystkich. Zawiadamia o wszystkim. Wszystkich. Trzeba będzie się go pozbyć. Teraz zostałem wykryty przez tamtych stojących w radiu. I będę musiał teraz szybciutko przebiec tu. Trafili mnie jakimś cudem. Ale nie mogę ich jakimś cudem za tej osłony trafić, no! Okej, znowu jesteśmy w punkcie wyjścia. No przecież model strzelania w tej grze jest niemożliwy! Okej, trafiłem jednego. Kluczem do zwycięstwa w tej sytuacji jest precyzyjne wycelowanie. Jeden dostał. Narbo. No. I to wreszcie udało mi się wygrać to strzelaninę. Dokumenty zabezpieczone. Ja ci mam teraz nowy cel. Aha, czyli teraz moim jedynym celem jest uciec do Szato. Spoko.
O nie! Idą tu! Nie, dobra, nie ma tu sensu. Okej, jeszcze raz jesteśmy w tym miejscu. I tym razem już się nie dam tak brylować. Oj, nie dam. Wow. A więc to tak, strzał z osłony do mnie. No kurde, chciałbym na chwilę zajrzeć do opcji. Okej, teraz już wszystko powinno być okej, przysłowowo. No dalej. Udało się. Muszę być niemiłosiernie ostrożny w sekwencjach otwartych walk w tej grze. Okej, nie może mnie nosić z tego chwili. Au! Skurczy... skubaniec! Załatwiony. Na całe szczęście. Na całe szczęście tutaj zawsze jest... Na całe szczęście tutaj cały czas była tutaj apteczka. Więc nic nie jest stracone. To muszę przestrzelić. Wiedziałem. Thank you.
Weź dynamit. Proszę Państwa, chyba coś mi się zdaje, że tego dokonaliśmy wreszcie. I w sumie wiecie co? Teraz już naprawdę możemy uznać. Teraz już naprawdę. Chociaż nie, jakby to powiedzieć. Teraz już na. Teraz już naprawdę wreszcie skorzystaliśmy z czegoś bez tłumika. Chociaż nie, muszę być ostrożny. A! Drzwi zostały zablokowane! Będę musiał. Łódź! Dobra, się nagrywa. No to niezła rozruba w tej piwnicy się teraz zrobiła. Udało mi się właśnie przejść moment, z którym początkowo nie miałem pewne trudności, a teraz rozpoczyna się prawdziwa strzelanina. Wow, spokojnie. Nie bez powodu, tylko tutaj było tak ustawione, żeby mi sprzyjało! Ja! Drań! Żałuję już, że wziąłem tę apteczkę stamtąd. No ale zarąbiście szybko mi dosyć schodzi to zdrowie. I cała sekwencja od nowa. Wielkie dzięki twórcy, że tak rzadko rozmieszczacie tu checkpointy. Naprawdę wielkie dzięki. Wielkie dzięki. A, no niestety było blisko. A to sytuacja, w której... Już można użyć apteczki, jak się ma te 15% życia.
jest jeszcze, że niby jeden? Może, że nie będę przenosić tylko 12 amunicji w magazynku? Mam nadzieję, że życie mi się zregeneruje w następnym poziomie, bo jak nie, w sumie to nie wiem co. Ale zobaczmy, jak to się skończy. No, skończyło się całkiem nieźle. I dostaliśmy tutaj kolejny cytat jakiegoś tam generała, którego prawdziwego imienia i nazwiska z oczywistych względów boję się tutaj pokazywać, ale zobaczymy, pewno się coś tutaj wydemontuje. Możecie sobie tutaj przeczytać. To możecie w sumie ten cytat to sobie tutaj przeczytać. Ja chętnie mogę pomóc wam mimo wszystko. The battle is going very heavily against us. We were being crushed by the enemy white. We are facing very difficult days, perhaps the most difficult that a man can undergo. General. No właśnie. Następna misja. Next 3 level will be realized at on. Następne darmowe poziomy zostaną wypuszczone w styczniu 1 listopada 2018 roku. Halo, mamy 2019. Halo, mamy 2019. No ja w to po prostu nie wierzę. Doszliśmy do połowy niecałej gry. A tu się okazuje, że niby tak naprawdę więcej leveli zostanie dodanych w przyszłości? W dniu, który już dawno minął? Przecież to nie może być prawda! Nigdy! Przecież mamy do jasnej cholery 2019 rok! Co ci twórcy Speaker Red Dead Redemption przestali tą grę wspierać? No nie sądzę! A raczej nie... No chyba sądzę, że tak. Trudno. Skoro okazuje się, że tylko 3 poziomy zostały nam udostępnione za darmo, a reszta pojawi się dopiero w dniu, który dawno już minął, ale prawdopodobnie deweloper przestał już tę grę wspierać, to obejrzmy sobie w takim razie napisy końcowe. No cóż, moi kochani. Krystian Kolecki, Rafał Groz, Maciej Drabik robił muzykę do tego, robił tą grę też. Muzyka, Aggressive Negotiations, Combat, The Fall of Hero, Star Sound, The Leaf is Easy, Heroic Div, Tribute, by Gadgety, Suspense, Intention, Bullbap 2. Wykorzystano elementy z Asset Store Unity.
A no oczywiście. Tak więc cóż, moi drodzy. Akurat jak się... Jak się rozczarowująco okazuje, to niestety już jest ostatni okazuje się być już ostatni odcinek Hojna 2015. To niestety akurat jak się okazuje, będzie już ostatni odcinek z Traintora, przynajmniej jak na razie. Bo podejrzewam, że jednak te levele wkrótce się pojawią, tylko że wyznaczono niewłaściwą datę. Aktualizacje się opóźniają. Tak więc... Do zobaczenia. I miejmy nadzieję, że... Te napisy będą się zapętlać. Chyba nie. Już się skończyłem, tylko trzeba je samemu wyłączyć. Tak więc co ja to mówię? Aha. I miejmy nadzieję, że jednak te dodatkowe misje się pojawią, że jednak te kolejne misje z całego tego produktu się pojawią. I potem będziemy mogli szczęśliwie ukończyć tę grę na serio, a nie jedynie demonstracyjnie. Tak, a póki co to do zobaczenia w następnych seriach. A póki co to do zobaczenia w kolejnych seriach. A póki co to do zobaczenia w następnych seriach. A póki co to do zobaczenia w następnych seriach. Mam nadzieję, że te będą już miały zakończenie. Od razu zaprojektowane po ukończeniu tejże gry. A nie tak jak tu. Cześć!